Z Ewangelii według świętego Jana. Jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Możemy sobie tego małego chłopca wyobrazić. Człowiek, który nie miał pojęcia, że jego drobny gest, oddanie tych kilku kęsów posiłku będzie miał tak wielkie znaczenie w historii zbawienia. Czasami nam się wydaje, że to, co możemy zaoferować, to bardzo mało. Że nie mamy nic, a już na pewno nie mamy nic do rozdania. Tymczasem Pan Bóg z tego naszego nic tworzy rzeczy największe, rzeczy wielkie. Ten mały chłopiec, który po prostu poszedł posłuchać, bo wszyscy inni szli, i który po prostu na pierwsze wezwanie zgłosił się ze swoim drugim śniadaniem, jest dowodem na to, że Bóg wykorzystuje najdrobniejsze gesty dobroci. Że Bóg z tych najdrobniejszych gestów miłości czyni wielkie cuda, tak wielkie jak rozmnożenie chleba. Do zobaczenia jutro.